Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki. Zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc kwiecień bieżącego roku. Czytanie będzie w pierwszej części filmu dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dotyczyła osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą mi ciekawego przekazać. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie sprawdzić, macie w opisie tego filmu. I wtedy odsłuchacie odpowiedni filmik, zobaczycie, być może tamte informacje będą bardziej pasowały do Waszej sytuacji życiowej. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych raczków ciekawego w związku się dzieje. Co myślicie na temat swojego partnera? 10 kielichów. Co wasz partner myśli o was? Sprawiedliwość. Co czujecie do swojego partnera? Papież. Co wasz partner czuje do was? Królowa denarów. Jakie są zamiary wasze w stosunku do partnera? Pięć denarów. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Trzy denary. Jak traktujecie swojego partnera? Koło fortuny. Jak wasz partner traktuje was? Dziewiątka była. Co was łączy bądź dzieli? Co lub kto jest pomiędzy wami łącznikiem lub rozdzielnikiem? Dziewięć denarów. Najbliższa przyszłość. Siedem denarów. Połowa miesiąca. Dwa miecze. I koniec miesiąca. Cesarzowa. W tle czytania mamy kartę Królowej Buław. Przypomnę wam, kochani, jeszcze, że ze względu na to, że jest to czytanie ogólne, energie mogą się mieszać, czyli zamieniać miejscami. Ogólnie rozkład robię z intencją, że tu jest wasza energia, tu energia waszego partnera, ale ze względu na to, tak jak powiedziałam wcześniej, jest to czytanie ogólne, mogą się zamieniać miejscami energii, więc jeżeli ta strona będzie bardziej z wami rezonować, to po prostu sobie odbicie lustrzane zróbcie, tak? I bierzcie pod uwagę tą linię, że to jesteście wy, a to wasz partner. No dobrze, zatem zaczynamy. Co myślicie, kochani, na temat swojego partnera? Powiem, macie kartę 10 kielichów. 10 kielichów, karta stabilizacji, karta małżeństwa, karta pełnej rodziny. I wy o czymś takim marzycie. O takiej przypieczętowanej już prawdziwej
pełnej rodzinie, tak, w dokładnym tego słowa znaczeniu. To jest wasze marzenie. Być może te panie, które tutaj, bądź panowie, oczywiście nie są w związku małżeńskim, myślicie po prostu o ślubie. Inne z kolei raki mogą myśleć o powiększeniu rodziny, tak? Czyli na przykład, żeby się w waszym związku pojawiło dziecko i żeby to było takie dopełnienie waszej obecnej relacji. Więc tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o wasze myśli. Co czujecie? No, czujecie, że to jest ten partner. Chcielibyście zalegalizować swój związek. Papież ogólnie mówi o takiej prawości, o wartościach rodzinnych, tak? O zawarciu związku małżeńskiego, o takim błogosławieństwie, tak? Opatrzności, wierze, tradycji rodzinnej i wy no, całym sercem chcecie tutaj po prostu być w porządku w stosunku do siebie, w stosunku do otoczenia. Chcecie, żeby to wszystko było takie prawe, takie prawdziwe, takie związane z waszym wyznaniem, związane z waszą kulturą. No takie tradycyjne, tak? Wszystko związane właśnie z wyniesionymi z domu wartościami rodzinnymi. Wy chcecie swoje serce, swoje sumienie mieć zgodne z tymi wszystkimi naukami, wzorcami, które wynieśliście z domu lub wydają wam się za zgodne z waszymi właśnie postanowieniami, z waszą wiarą, z waszym poglądem na związek, na małżeństwo. Tej karty nie rozumiem troszeczkę, ponieważ zaraz dopytamy resztę kart, o co tutaj chodzi. Pięć denarów mówi o tym, że jesteście troszeczkę osamotnieni w tym wszystkim. Że tak jakbyście tęsknili za partnerem, tak jakbyście w tym związku czuli się samotnie, źle, niekomfortowo, coś wam przeszkadza, atmosfera może dookoła was, tak, że jakoś czujecie się po prostu samotni. No ja widzę, że tutaj partner ucieka w pracę, tak? Te finanse znowu przesłaniają jego tutaj umysł, jego myśli i takie jest troszeczkę oddalanie się od tej relacji poprzez to, tak? Taka samotność w tej relacji. No wy tak z utęsknieniem patrzycie tutaj w stronę tego partnera, a ten partner znowuż jest tyłem do was tutaj w swoich zamiarach odwrócony, bo on ma inne zajęcie w tym momencie, tak? On się zajmuje czymś innym. Przyjął jakieś zlecenie, jakąś umowę i po prostu realizuje ją, tak? I nie patrzy na was, a wy tak naprawdę tak jest wam źle samemu, tak? I z taką tęsknotą wypatrujecie, kiedy ten partner wasz zwróci na was uwagę, tak? No ale ogólnie chcecie tej stabilizacji, chcecie tego małżeństwa, chcecie, żeby to wszystko było już dopięte na ostatni guzik. I teraz tak, co o was myśli wasz partner? No on też jak najbardziej, karta sprawiedliwości, mówi o takim formalnym zalegalizowaniu właśnie waszego związku, o ślubie, tak? Żebyście już byli po prostu mężem i żoną, nie tylko partnerami po prostu w życiu codziennym, kochankami, tylko już na papierze wszystkie urzędowe sprawy, żeby były pozałatwiane i żebyście po prostu byli w sprawach formalnych też połączeni jako mąż i żona. Czyli on myśli o tym ślubie, myśli o tej legalizacji. Co ma w sercu? W sercu ma królową denarów. Królowa denarów mówi o tym, że jesteście bardzo ważną osobą dla niego i chce, abyście pozostali w jego życiu, tak? Bądź jej. Bo mówię, większość mnie pani ogląda, dlatego będę mówić tutaj z naciskiem na płeć żeńską. Tak, jesteście bardzo drogie tutaj dla swojego partnera i bardzo ważne. I on chce, żeby tak pozostało. Uważa was za dobre, lojalne, bardzo praktyczne kobiety, doskonałe gospodynie. Kobiety, które radzą sobie finansowo, mają duże zaplecze finansowe, jakąś tam pozycję,
wcale nie najgorszą i to im się bardzo podoba, więc wy jesteście taką dobrą partią, dobrym kąskiem dla niego i on za to was naprawdę bardzo ceni i dlatego chce, żeby po prostu nic nie zaburzyło tutaj tej waszej znajomości. Chce być po prostu z wami, tak? Więc tutaj naprawdę te karty są zgodne, pierwsze i drugie, no to ja mówię zamiary, ale podejrzewam, chodzi tutaj o denary, tak? Więc ten wasz smutek tutaj jest poprzez tą pracę. Ten wasz partner ucieka bardzo w pracę, ucieka właśnie w to pomnażanie tego majątku, bardziej zwraca uwagę na pieniądze niż na was i dlatego tu wy jesteście osamotnieni w tej sferze, tak? Po prostu te pieniądze odbierają wam w jakiś sposób tutaj uwagę waszego partnera i dlatego wy przez to czujecie się tutaj niekomfortowo. Dobrze, jak traktujecie swojego partnera, kochani? No i mamy tutaj kartę koła fortuny. Wy chcielibyście szybkich zmian, chcielibyście rozpocząć nowy cykl w swoim życiu i to właśnie w towarzystwie swojego partnera oczywiście. Karta koła fortuny mówi też, że często zmieniacie zdanie w zależności od sytuacji, czyli troszeczkę tak przewrotnie tutaj może być. Być może, tak jak mówię, są jakieś tutaj problemy finansowe, problemy z pracą i wam się to czasami nie podoba, dlatego no, możecie rzucać te słowa czasami na wiatr, czasami dosłownie. Wasze zachowanie też może być w stosunku do tej sytuacji zmienne. No tak jak to koło fortuny, tak? Raz na górze, raz na dole. Fortuna kołem się toczy, zmiany, ruch do przodu, domknięcie jakiegoś cyklu. Może to też świadczyć, że szybko zmienicie swoje życie, bo wejdziecie właśnie w ten związek małżeński, tak? Więc tutaj na zmiany. Z kolei wasz partner, 9 buław. On już jest troszeczkę zmęczony całą tą sytuacją. Nie wiem, może przygotowaniami, może myśleniem nad tym wszystkim. Ogólnie 9 buław mówi o tym, że jest ostrożny, że czeka na właściwy moment. No nie wiem, może tutaj o te pieniądze chodzi, tak, że no ślub to są wydatki, prawda? No i trzeba uzbierać sporo pieniędzy, żeby jednak no tą uroczystość odpowiednio przygotować, odpowiednio tutaj dopiąć wszystko na ostatni guzik, więc on jest taki ostrożny, no już męczy go troszeczkę, że to się tak przedłuża. Irytuje go nawet troszkę cała ta sytuacja, ale nie poddaje się. Tutaj no, stara się wszystko doprecyzować, żeby obronić tego waszego planu, tego waszego pomysłu, stawić czoło przeciwnościom losu, tak? I żeby wszystko tutaj pozałatwiać według jego planu. To, co was łączy, moi kochani, bądź dzieli, tak? Są to pieniądze. Takie zadowolenie z zasobów, jakie mamy, tak? Takie bezpieczeństwo finansowe, taki luksus. Co więcej, 9 denarów mówi o tym, że ten związek się opłaca, tak? Że jesteście razem, bo warto. Być może dla pieniędzy, tak? Być może tutaj dla zaspokojenia właśnie jakichś potrzeb materialnych. To może być też informacja, że no, jesteście atrakcyjnym singlem i po prostu no, łakomym kąskiem tutaj dla swojego partnera i dlatego z jego strony jest takie zainteresowanie, bo on ma tutaj w sercu tą królową denarów, tak? Czyli jest też nacisk na taką zaradność życiową, na ten właśnie materializm, na pieniądze, na dobrą pracę. Dobrze, moi drodzy, najbliższa przyszłość. Mamy 7 denarów. 7 denarów, jakieś oczekiwania na coś. Dla jednych raków będzie to informacja o ciąży, ponieważ zobaczcie, te dwie karty tutaj symbolizują kobiety, które... No ta na pewno jest w ciąży, tak? Ona oczekuje na rozwiązanie, ona oczekuje, aż coś... Znaczy dziecko w niej dojrzeje, tak? Taki symbol cierpliwego oczekiwania, zastanawiania się nad tym, co z tego będzie, czy w ogóle coś z tego będzie, tak? I karta cesarzowej, która jest symbolem płodności, więc te panie, które tutaj planują ciążę, jest taka możliwość w kwietniu zejść w ciążę. Ogólnie karta mówi,
w najbliższej przyszłości, że coś będziecie przekładać na inny termin, tak? Będziecie coś odwlekać w realizacji, być może ten ślub, być może tą decyzję tutaj o zamąż pójściu. Jeszcze jakieś wahania są w Was, jeszcze jakieś wątpliwości. Chcecie poczekać, jak ta sytuacja dalej się rozwinie i czy coś dobrego z tego będzie, tak? Czy te owoce dojrzeją, czy będą słodkie, a nie cierpkie i gorzkie, więc jeszcze jakieś tutaj wahania z Waszej strony, zastanawianie się i kontynuacja, tak, w połowie miesiąca, dwa miecze, czyli nie podjęliście jeszcze żadnej decyzji, tak, nie wiecie, co macie zrobić, jakaś tutaj sprawa nie została rozwiązana, tak naprawdę nie widzicie jeszcze rozwiązania. No i koniec miesiąca, karta cesarzowej, karta mówiąca o tym, że jest to jednak idealny partner na żonę lub męża. No i właśnie możliwa ta ciąża, tak? Jesteście niezwykle atrakcyjnymi kobietami dla swojego partnera. No i tutaj naprawdę świetna partia. W tle czytania mamy też Królową Buław, która mówi o takiej atrakcyjności, przebojowości, zaradności, ale też atrakcyjności takiej... o takim pożądaniu, tak, atrakcyjności tej fizycznej, o seksualności. Przepraszam Was, kochani, że się mogę trochę zacinać, ale już jest bardzo późna godzina, w pół do trzeciej w nocy i po prostu kończę to czytanie i kładę się spać, bo już mi oczy siadają, że tak powiem. Więc intymność, romans też, ale też takie zadowolenie, atrakcyjność seksualna, tak, czyli całe to tutaj cała ta historia ma takie podłoże właśnie też romantyczne. Dobrze, wyjaśnimy sobie kilka kart. Dołożymy tutaj informacje. Proszę o wyjaśnienie dziesiątki kielichów. Czemu Wy chcecie tej stabilizacji, tej takiej pełnej rodziny? No a z buław, tak? Bo to jest nowy początek, potencjał. Coś nowego tutaj zaczynacie. Ale moi kochani, to jest też kolejna karta, no będę się tu upierać przy tej ciąży, karta płodności. Jeżeli Wy marzycie tutaj o dziecku, bo karta 10 kielichów może o tym sugerować, że być może Wy już jesteście małżeństwem, ale myślicie o dziecku, to jak najbardziej będzie to dobry okres, żeby tą ciążę tutaj zajść. Dobrze, papież. Król Buław, czyli no takie dobre decyzje, przemyślane i aktywność, szybkość w podejmowaniu decyzji, atrakcyjność, romans, pożądanie, tak? Czyli no tutaj jak najbardziej z Waszej strony jest to takie bardzo i wizualne i namiętne. 5 denarów, znowu pojawia nam się cesarzowa, tak? Czyli być może Wy tutaj jesteście troszeczkę, no, zawiedzeni tą sytuacją. Być może, no, nie mogliście zejść w tę ciążę i dlatego taka bida tutaj znędzą, taki ten Wasz smutek, tak? W stosunku do partnera, być może on nie chce dziecka. No, też tak może być. No, musicie to już do siebie dopasować. Cesarzowa, karta płodności, karta pomnażania. Albo może tu też chodzić właśnie o to, że ten partner tutaj myśli o tym pomnażaniu tych pieniędzy, tak? Już tak się w kierunku tej pracy tutaj zupełnie ukierunkował, a Wy no, jesteście z tego powodu tutaj smutni, zaniedbani. Koło fortuny. Sprawiedliwość, rozliczanie, tak, czyli Wy czasami zmieniacie zdanie, ale to takie po prostu jest bardzo obiektywne, czyli oceniacie to, co on robi, tak, jego postępowanie. Jesteście w tym bardzo sprawiedliwi, ale to też może dotyczyć właśnie tej decyzji o ślubie, tak, że Wy po prostu też często zmieniacie decyzję. Nie jesteście jeszcze zdecydowane odnośnie podjęcia tutaj tego ślubu i
całego tego zamieszania w związku z tym, tak? Być może cały czas jakieś plany zmieniacie, być może przesuwacie termin, być może nie ta sala, nie ta sukienka, no wszystko co związane ze ślubem jest jakoś przekładane, odkładane, ciągle zmiany jakieś, zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany, tak? Odnośnie tego ślubu. 9 buław, o co tu chodzi z tym 9 buław? Rycerz mieczy, czyli może tutaj dochodzić już do jakiejś irytacji, tak? O, do jakiejś nerwowości, być może nawet jakiejś awantury, ale to jest też pewność siebie, więc wasz partner tutaj wie, co robi, tak? To są jakieś szybkie, dobre działania z jego strony. On już by chciał to załatwić, że tak powiem, jakieś sprawy właśnie urzędowe. I te 9 denarów, 6 buław, tak, czyli to jest sukces. To jest osiągnięcie z celu, to jest zwycięstwo, to jest wygrana na loterii, czyli wasz partner uważa was, że wygrał was na loterii, że wy jesteście taką dobrą partią dla niego. Karta sprawiedliwości u niego, paź miecz, czyli znowu kierowanie się faktami, obiektywna ocena, też obserwacja. No i te sprawy urzędowe wszystkie, tak, papierowe, czyli on już chciał coś zacząć od nowa. Królowa denarów, może nie, ty masz te 3 denary teraz. Osiem kielichów, tak, on ucieka w pracę, ucieka w pracę. W pracy dobrze się czuje, ta praca jest pasją dla niego i on ciągle tutaj odchodzi w tą pracę. Dlatego wy jesteście tutaj troszeczkę takie zaniedbane emocjonalnie, tak? Siódemka denarów. 10 buław. Tak, wy cierpliwie czekacie, bo po prostu już jesteście przeciążone całą tą sytuacją. Już macie jej dosyć, no ale czekacie jeszcze, tak? To już jest koniec jakichś ciężkich chwil. Wreszcie to się wszystko jakoś tam po was poukłada i być może no, dojdzie do tego ślubu, jeżeli tutaj planujecie całe to wesele, zawrzeć ten związek małżeński, więc dojdzie. No jeszcze troszeczkę jest ciężko, jeszcze czekacie, ale już jest, że tak powiem, na półmetku. To jest karta brama, czyli już gorzej być nie może, tak? Musicie wytrwać jeszcze troszeczkę. 2 miecze, król mieczy, czyli no, umiejętność podjęcia jakiejś decyzji, zadecydowania, tak? Mądrej, takiej sprawiedliwej. No tutaj na to jest blokada, więc wy no, nie umiecie odpowiedzieć tutaj temu partnerowi. Jeszcze nie umiecie podjąć tej decyzji. Jeszcze nie chcecie no, dać mu tutaj jasnej, klarownej odpowiedzi. Nie wiem czemu. I cesarzowa, 3 miecze, czyli jakieś rozczarowanie, tak? No być może tutaj chodzić o to, że planowaliście dziecko, a jednak tej ciąży nie będzie. A znowuż dla innych raków może być tak, że po prostu no, będzie ta ciąża, ale będzie to takie no, jakiś ból emocjonalny tutaj z tym związany, tak? Jakieś rozczarowanie, jakieś takie myśli przykre. I 2 buławy. I znowu stoimy na rozstaju dróg. Znowu nie wiemy, którą drogą podążać, co zrobić w tej sytuacji, tak? Więc być może ta ciąża stanie się tutaj dla was troszeczkę problemem jakimś, tak? A może też nie chodzi o ciążę, tylko chodzi o taką nadopiekuńczość. Być może matka tutaj się też wtrąca w ten wasz ślub. Też tak może być. I po prostu ona was tutaj rani w jakiś sposób i nie pomaga wam podjąć tej decyzji i wy znowu stoicie w tym samym punkcie, co przy tej dwójce mieczy, tak? Że no, musicie się na coś zdecydować, ale jest na razie bierność, jest po prostu zastój. Wy znowu zastanawiacie się, co wybrać, tak? No, tak to tutaj widzę, kochani. Jakiś dylemat przed wami, no jakiś dylemat. Wasz partner chce być z wami jak najbardziej, wy też z nim chcecie, ale ktoś albo coś tutaj robi jakieś przeszkody, że nie możecie się w pełni połączyć i zrealizować plany. Być może są to jakieś tutaj historie związane, no nie wiem, z przeszkodami właśnie finansowymi, tak? Że no, jest to bariera, którą czasami no, trzeba cierpliwie poczekać, żeby ją pokonać.
No bo wiadomo, wesele, ślub, te sprawy to wszystko nie są małe pieniądze i trzeba po prostu no, cierpliwie uskładać tak, żeby było. Dobrze, zobaczymy jeszcze wsparcie anielskie, co dla naszych raczków. Nieodwzajemniona miłość. A może to jest tak, że wy kochacie swojego partnera, a wasz partner jest tylko z wami dla pieniędzy, tak? I dlatego tutaj takie osamotnienie jest w was, tak? Tak wygląda ta karta. Nieodwzajemniona miłość. Nie ma wystarczającego przyciągania bądź chemii, by utrzymać ten związek. Dziwna karta, ale może co dla niektórych potrzebna. Romantyczne anioły są pełne współczucia, gdy muszą przekazać ci tę kartę. Odpowiada ona jednak na twoje pytania dotyczące obecnego związku. Osoba, którą pytałeś, ma wiele cech, które wydają ci się atrakcyjne. Niestety nie ma między wami wzajemnego przyciągania, które jest niezbędne do stworzenia namiętności, jakiej poszukujesz. No ta namiętność tutaj, ten romans właśnie wisi w tle, więc być może tutaj o to chodzi. Ten związek przypomina bardziej pogonie kota i myszy, przy których jeden z partnerów ustawicznie się wycofuje i znika. No tak, bo on ucieka w pracę. Żadna ze stron nie może czerpać radości z takiego układu, a wszystko bierze się z braku chemii. Być może oboje nosicie w sobie zarzewie szczerej miłości, które samo w sobie może być źródłem długotrwałego związku. No właśnie, być może wy tutaj chcecie tej ciąży, że być może uważacie, że zbliżycie się poprzez tę ciążę do partnera, tak? Że ona was w jakiś sposób sklei, scementuje tak ten wasz związek, połączy. Być może oboje nosicie w sobie zarzewie szczerej miłości, które samo w sobie może być źródłem długotrwałego związku. Ta karta przybyła do ciebie jako pomoc w dostrzeżeniu elementów, których brakuje w waszym związku i których niedobór oboje odczuwacie. Każdy związek jest oparty na mieszaniu się energii jego uczestników. Nie jesteś w stanie w pełni kontrolować czynnika zwanego przyciąganiem. Jakkolwiek jesteś w stanie sterować nim i nadawać mu kierunek. Czasami bolesne doświadczenia z dzieciństwa mogą przyciągać cię do niezdrowych związków. Dzieje się tak, ponieważ często odtwarzamy przeszłe sytuacje zamiast je uzdrawiać. Możesz poprosić anioły o podniesienie poziomu twoich duchowych częstotliwości, dzięki czemu będziesz w stanie przyciągnąć partnera o podobnej naturze. Zasługujesz na ten związek pełen wzajemnego przyciągania i doceniania się. Warto poświęcić nieco czasu na zamanifestowanie tych cech w swoim życiu. No właśnie, kochani, praktycznie tylko mieliście tutaj jedną kartę kielichów i to w waszej głowie, że wy tak bardzo pragniecie tej stabilizacji emocjonalnej w związku, tak? Tej stałej, takiej fajnej rodziny, która się wspiera, która się kocha, tego małżeństwa. Ale przez to, że od strony partnera tutaj nie ma tych uczuć, chociaż on bardzo was tutaj ceni, uważa za dobrą partię i on chce z wami być, no wy może wahacie się tutaj z podjęciem tej decyzji, co dalej, tak? Bo jest ten chód emocjonalny, tak? Zobaczcie, jak wy się czujecie. No wy czujecie się źle, niekomfortowo, samotni, tak? Zła atmosfera jest dookoła was, złe warunki macie, tak? Nie ma tego ciepła, nie ma tej radości, tego bezpieczeństwa, tak? To jest wszystko takie niebezpieczne, nawet bym powiedziała tutaj. Ta burza, wy tak siedzicie samotni. No dobrze, kochani, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Ja podejrzewam, że tam być może dodatkowe wskazówki znajdziecie. To nie jest czytanie dla wszystkich, na pewno. I cóż, życzę wam mimo wszystko wspaniałego kwietnia, dużo miłości, radości, jednak żeby to samopoczucie emocjonalne było jak najlepsze. A teraz zapraszam single, osoby samotne, tak? Pozdrawiam i do usłyszenia. Witam serdecznie wszystkie samotne raki.
Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień odnośnie miłości. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam ciekawego będzie się u Was działo. Pierwsza karta będzie mówiła o Waszej przeszłości. Co się wydarzyło? Co było problemem? Jakie źródło problemu? Co spowodowało, że jesteście osobami samotnymi, tak? Czyli pierwsza karta, źródło problemu. Dwa miecze. Druga karta, teraźniejszość. Do trzech miesięcy obecna Wasza sytuacja. Co się dzieje w Waszym życiu? Rycerz buław. Czyli jakiś romans w tle. Już się coś dzieje. Wasza przyszłość. Co się wydarzy do 6 miesięcy? Królowa mieczy. Karta czwarta mówi, co Wy na ten temat myślicie, co planujecie, co analizujecie w związku z całą tą sytuacją. 6 buław. Karta piąta, jakaś rada od kart. Co macie zrobić, bądź czego unikać, żeby osiągnąć swój cel? Siła. Karta szósta. Jakie są przeszkody? Osoby, sytuacje, otoczenie w realizacji Waszych planów. Wisielec. I ostatnia karta, wynik. Jak się miesiąc kończy? Słońce. No pięknie. Byki też miały słoneczko na koniec. Ale w tle czytania mamy 5 kielichów. Czyli jakieś rozemocjonowanie, jakieś użalanie się nad przeszłością. No dobrze, kochani. Chcę, żebyście dobrze widzieli wszystko. Ok. No co spowodowało, że jesteście w takiej sytuacji osób samotnych? Moi kochani, wydaje mi się, że jakaś trudna decyzja była przed Wami. Tak naprawdę Wy jeszcze nie umiecie się określić, czego chcecie. Dwa miecze, jest to karta mówiąca o niezdecydowaniu, tak? O jakiejś wewnętrznej blokadzie, barierze w podjęciu decyzji. To jest jakiś dylemat. Tutaj serce bije się z rozumem. Bitwa myśli dosłownie. Blokada, blokada. Wy nie widzicie rozwiązania, bądź nie chcecie widzieć. Nie chcecie widzieć, nie chcecie słyszeć. Tak jakbyście odkładali to na potem, że do tej pory kwestia związku, ja mam się z kimś związać, kogoś poznać. Nie, to nie dla mnie, ja to odkładam na potem, ja się za to nie zabieram. To jest na razie blokada, tak? Być może w przeszłości jakieś złe doświadczenia były, ponieważ całe tło tego czytania, zobaczcie, pod spodem jest czwórka kielichów, a jeszcze pod spodem jest as kielichów. Czyli wygląda mi to na to, że była jakaś wielka miłość. I ta miłość po prostu popadła w jakąś rutynę, w jakąś nudę. Być może było rozstanie, tak? Być może był dyskomfort emocjonalny. Doszło do zerwania, tak? I teraz Wy to opakujecie, rozpamiętujecie, wspominacie, żyjecie przeszłością, tak? Ten ból, to rozczarowanie, tą stratę. Dlatego jest ta blokada, że nie potraficie na nowo otworzyć się na jakąś relację, tak? Jesteście zblokowani. Nie chcecie nic zrobić. Nie chcecie o tym myśleć. Nie chcecie działać. Nie chcecie podejmować nawet takich tematów, tak? Nie chcieliście, bo to była taka... To spowodowało Waszą sytuację. Ta blokada spowodowała Waszą obecną sytuację, że jesteście sami, tak? A z kolei tą blokadę spowodowało jakieś rozpamiętywanie przeszłości, użalanie się nad sobą, przetwarzanie cały czas tych smutków, tych złych emocji,
tej straty, tego bólu emocjonalnego, tak? Więc jedno wynika z drugiego. Bardzo ładnie karty tutaj pokazały. I ta blokada spowodowała to, powtarzam się być może, że do tej pory byliście samotni. Ale co się zadzieje do 3 miesięcy? Pojawia się ktoś w waszym życiu. Pojawia się mężczyzna, 30-35 lat, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. To może być dla innych raków też jakaś podróż, wyjazd, na przykład do ciepłych krajów. Być może tam poznacie kogoś, ponieważ może być to też przeprowadzka, ponieważ po tej podróży poznajecie królową z kolei mieczy. Czyli to może być mężczyzna bądź kobieta z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. I bardziej mi to wygląda na to, że będzie jakiś wyjazd przed wami, albo teraz, na dniach, nawet mówię do 3 miesięcy, jakaś podróż, jakaś przeprowadzka, jakiś wyjazd i podczas tego wyjazdu poznacie kobietę bardzo inteligentną, mądrą, albo mężczyznę, tak, wykształconego, czytanego. Być może sprawiać takie wrażenie pierwsze oschłe, zimne, niedostępne, ale naprawdę jest to osoba wykształcona, bardzo ładnie wypowiadająca się, mająca dużo do powiedzenia na dany temat, tak? Inteligentna, wykształcona, oczytana, pięknie wypowiadająca się, więc taką osobę możecie do 3, nawet 6 miesięcy poznać, tak? Albo mówię, z tego trygonu ognia, ale raczej wygląda mi na to, że tą poznacie tutaj poprzez jakiś wyjazd, poprzez jakąś podróż, tak? Dobrze. Co tarot, nie co tarot radzi, najpierw co wy na ten temat myślicie? No jest 6 buław, tak? No to jest jakieś szczęście dla was, to jest jakaś przygoda, być może coś na chwilę, ale niekoniecznie. No wy jesteś tutaj bardzo usatysfakcjonowani, uważacie, że złapaliście tutaj Pana Boga za nogi, że to jest taka naprawdę niepowtarzalna okazja, jesteście bardzo szczęśliwi, triumfujecie, tak, radujecie się, że coś Wam się udało, że coś Wam się udało, osiągnęliście jakiś sukces i z tego jesteście bardzo zadowoleni, że coś, co sobie już zaplanowaliście, wyszło Wam i jest bardzo fajnie, tak? Dobrze, jaka jest rada? Rada jest taka, żebyście się postawili za jej tej sytuacji, żebyście się z nią skonfrontowali, tak? Żebyście czoło, że tak powiem, nachylili do tego wszystkiego. Bądźcie bardzo zdeterminowani, bądźcie silni wewnętrznie, emocjonalnie, miejcie takiego silnego ducha, silną wolę i postawcie czoła całej tej sytuacji, tak? Zaparcie, brońcie tych swoich idei, bądźcie wytrwali w tym, co robicie. Karta może mówić też, żebyście po prostu obrali odpowiednią strategię w swoim działaniu, tak? Chwycili tego byka za rogi przysłowiowego i w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak? Karta siły. Karta zodiakalnego lwa. Bądźcie jak te lwy. Silne, dumne i niezwyciężone w osiągnięciu swojego celu, tak? Postawcie się całej tej sytuacji. Zaprzyjcie się jej. Zmierzcie się tutaj z nią. Zmierzcie, tak? Zmierzcie się z tą sytuacją. Dobrze. Kolejna karta. Co może być przeszkodą? Przeszkodą jest to, że ciągle odwlekacie coś, przekładacie na inny termin, myślicie, myślicie i myślicie, że całe rozumy pozjadacie, a tak naprawdę ta myśl już u Was jest, ta decyzja została podjęta, tylko tak jakbyście się bali znowu zaryzykować, tak? Coś odkładacie, przekładacie, a zacznijcie wreszcie postępować inaczej niż dotychczas, tak? Spójrzcie na sprawy inaczej niż one są, nie żyjcie przeszłością, nie wkładajcie wszystkich do jednego worka, zaryzykujcie, tak, i zmierzcie się z tym, zmierzcie się z tym, bo być może musicie się zaprzeć sami sobie, żeby coś nowego tutaj zakiełkowało, tak, jak ten kwiatek, zobaczcie. Pozwólcie tym śniegom, tym lodom roztopnieć, i niech zagości w waszym życiu wiosna. Niech coś na nowo wykiełkuje. Niech coś na nowo tutaj
powstanie życie, tak? Nie pozwólcie tak wisieć w tej sytuacji. I nie odkładajcie niczego na potem. To jest takie ostrzeżenie. No i jak to się wszystko skończy? Pięknie się skończy, kochani. Nowa miłość, szczęście, optymizm, radość z życia, szczęśliwy dom, ustabilizowana sytuacja, nowe widoki na przyszłość, takie bardzo optymistyczne, tak? Wszystko dobrze się skończy. Więc jest szansa tutaj na romans, na związek, na jakieś początki relacji. Albo z rycerzem buław, baran lew bądź strzelec, albo bliźniak, waga, wodnik, ktoś ze znaku powietrza, tak? Raczej bym się skłaniała tutaj ku tym znakom powietrznym, bo to mi się kojarzy z jakimś wyjazdem, z jakąś podróżą, z jakąś przeprowadzką, być może jakiś aktywny tryb życia, być może zaczniecie biegać, nie wiem, dbać o linię przed wakacjami. Wiosna już jest, więc zaraz moment, będą wakacje. I podczas jakiegoś na przykład biegania po parku poznacie osobę, tak? Albo mówię, no na jakimś wyjeździe, w jakiejś podróży. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Bardzo ładne czytanie, nie martwcie się. Po tym zastoju, po tych ciężkich chwilach z przeszłości, po tej waszej blokadzie, wreszcie to ustąpi, bo wy zaprzecie się sami sobie, tak? Karta siły. Czyli będziecie silni, wytrwacie z tym, stawicie czoła całej sytuacji i po prostu odważycie się wejść w tą nową relację, nową jakąś znajomość i to wszystko bardzo dobrze się skończy. Dobre widoki na przyszłość. Dobrze, poproszę teraz kartę rady ogólną dla naszych samotnych raczków na ten miesiąc. Karta rada. No widzicie? Wyjazd. Karty radzą, wyjedź, zmień kierunek swoich działań, zmień kierunek swoich podróży. Planuj wyjazd, planuj, bo w związku z tym wyjazdem coś tutaj się zadzieje. Tak? Jest szansa poznać tutaj tą kobietę bądź mężczyznę z trygonu powietrza. Bardzo mądrą, wykształconą. Na pewno będziecie mieli o czym rozmawiać, tak? Dużo do powiedzenia. Więc karty radzą, podróżuj, zmieniaj kierunek swojego życia. I jeszcze poprosimy o kartę anielską dla naszych samotnych raczków. To może być ten jedyny, widzicie kochani, nowa miłość przed wami. Nowa miłość się szykuje. Już spotkałeś partnera, którego poszukujesz. Widzicie, kochani? I to jest ta karta, ta trójeczka. To jest przyszłość. I to już taka bardzo niedaleka. Być może już to się dzieje, bo jesteście w tej podróży, tak? I tam już jest ten partner, tylko wy go jeszcze nie widzicie. A już go spotkaliście, tak? Już go spotkaliście. Bardzo fajnie. Już czytamy. Niniejsza karta symbolizuje, że już spotkałeś obiekt swoich romantycznych poszukiwań. Być może już jesteś w związku z tą osobą. Romantyczne anioły przesyłają ci tę kartę, ponieważ najwyraźniej jej nie rozpoznajesz bądź w pełni cieszysz się możliwościami wynikającymi ze związku z nią. Czasami możesz przeoczyć kogoś, kto jest ci przeznaczony, ponieważ osoba taka może się różnić wyglądem bądź zachowaniem od twojej wymarzonej miłości. Daj sobie chwilę na zastanowienie się, o kim może być mowa. Będzie to zapewne pierwsza osoba, która przyjdzie ci na myśl. Następnie zaproś romantyczne anioły do swoich snów, gdy będziesz kładł się spać. Poproś je, by dały ci bardzo wyraźne informacje odnośnie twojego romantycznego partnera, czy to z obecnego związku, czy też przyszłego. Podczas snu będziesz dzięki temu bardziej otwarty na anielskie przewodnictwo. Po przebudzeniu możesz nie pamiętać swoich snów, ale z pewnością będziesz mieć znacznie jaśniejsze pojęcie odnośnie romantyzmu i partnerstwa. Podejmij jakiekolwiek działanie, które wyda ci się oparte na twoim wewnętrznym przewodnictwie, nawet jeśli pozornie będzie ono zupełnie niezwiązane z twoim życiem uczuciowym. Zaufaj aniołom, one poprowadzą cię ku temu, kogo pragniesz.
Kochani, ja wierzę w to głęboko, że naprawdę w kwietniu poznacie fantastyczną osobę. Być może już na zawsze, bo tak jak powiedziałam, jak to się wszystko kończy? Kartą Słońca. A karta Słońca mówi o stabilizacji, o rodzinie, o małżeństwie, o wielkiej miłości, o takim mocnym, stabilnym domu rodzinnym. Dobrych widokach na przyszłość, więc wierzę, że jak największej ilości z Was spełni się to czytanie. I słowo single, osoba samotna, przejdzie do przeszłości, a od tego momentu będę Was zapraszać już na filmy dla par i dla związków. Kochani, życzę wspaniałego miesiąca, dużo radości, dużo optymizmu, dużo wiary w siebie i dużo siły, wytrwałości i takiego samozaparcia do tego, abyście osiągnęli swój cel i żebyście wreszcie byli, kochani, szczęśliwi. Życzę wspaniałego miesiąca, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych filmach.